A z mojej prawej strony już wchodzą Borys Sommerschaff i Jakub Niedoborek. Bardzo panów prosimy. Towarzyszyć nam będą w drugiej części koncertu, którą zaczniemy od wierszy Stanisława Barańczaka. Stanisław Barańczak, NN próbuje przypomnieć sobie słowa modlitwy. Ojcze nasz, który jesteś niemy, który nie odpowiadasz na żadne wołanie, a tylko rykiem syren co rano dajesz znać, że świat ciągle jeszcze istnieje, przemów. Ta dziewczyna, jadąca tramwajem do pracy, w tandetnym płaszczu z trzema pierścionkami, na palcach z resztką snu w zapuchniętych oczach, musi usłyszeć twój głos. Musi usłyszeć twój głos, by się zbudzić w ten jeszcze jeden świt. Ojcze nasz, który nic nie wiesz, który nie patrzysz nawet na tę ziemię, a tylko codzienną gazetą obwieszczasz, że świat, że nasz świat trwa uporządkowany, spójrz. Ten mężczyzna siedzący za stołem, schylony, nad kotletem mielonym, setką wódki, płachtą, popołudniówki tłustą od sosu i druku, musi wiedzieć, że ty także wiesz. Musi wiedzieć, że wiesz, aby przeżyć ten jeszcze jeden dzień. Ojcze nasz, którego nie ma, którego imienia nikt nawet nie wzywa, prócz dydaktycznych broszur piszących cię z małej litery, bo świat radzi sobie bez ciebie, bądź ten człowiek, który kładzie się spać i przelicza wszystkie swoje dzisiejsze kłamstwa, lęki, zdrady, wszystkie hańby konieczne i usprawiedliwione, musi wierzyć, żeś jednak jest. Musi wierzyć, żeś jest, aby przespać tę jeszcze jedną noc. Jerzy Pilch, Dziennik, 21 stycznia 2010. Wczoraj wyszedłem na miasto w dwóch różnych butach. Przypadek? Początek? A może środek? Fakt faktem, czułem się niespecjalnie, kończyny fruwały, niczym Duch Święty kędy chciały. Zamiary trzeba było miarkować. Ryszard Krynicki wydał wybór wierszy, wieczorem wybierałem się na urządzane z tej okazji spotkanie z autorem w czułym barbarzyńcy. Teraz z brawurowych planów nici. Wiedziałem, że na taką odległość za żadne skarby nie dam rady dotrzeć, ale na Boga po gazety chyba się doczołgam. Było marnie, ale w końcu bywało daleko gorzej, zwłaszcza w poprzednich wcieleniach. Poza tym, jak mawiali mój stary i król Salomon, kto siebie pokona, więcej uczyni niż ten, co miasta dobywa. Z najwyższym trudem parę rachitycznych linijek wydusiłem, zamknąłem laptop i od razu nagroda za wytrwałość. Udało mi się nie tylko po gazety wyskoczyć, ale i gorącą czekoladę w kawiarni szarpnąć. Mało tego, jeszcze po drodze w zaprzyjaźnionym kiosku karton coraz trudniej dostępnych galuazów nabyłem.
Nigdy nie były to papierosy zbyt rozległe na ziemiach polskich obecne, ale i tu, i ówdzie jednak się trafiały. Obecnie nikną w oczach. Nie tylko wielkie represje, czystki, przesiedlenia, wypędzenia i wszelkie możliwe, tak jest, nie ma co owijać w bawełnę łącznie z fizycznymi. Eksterminacje palaczy czekają, wybrane marki już teraz sprząta im się sprzed nosa. Nie dziwota, że każda zdobycz się liczy. Jak przed nadciągającym kataklizmem gromadzę zapasy, wyznaczam szlaki ewakuacyjne, typuję miejsca, w których będzie można się schronić, ma to swoje plusy. PRL-owski atawizm bydlęcego szczęścia, kiedy się udało coś upragnionego zdobyć, odżywa z całą mocą. Niosę karton galuazów spod lady i jestem co najmniej tak szczęśliwy, jak w stanie wojennym. W sumie dzień udany, a nawet przyjemny. Wracałem do domu, może nie na skrzydłach, ale w całkiem dobrej formie. Rozważałem nawet, czy by jednak nie pojechać do czułego barbarzyńcy, ale po namyśle zdecydowałem, że dla zwolna odzyskiwanej równowagi korzystniej będzie zostać w domu. Tym więcej, że o 20:30 zaczynała się transmisja meczu Polska-Szwecja. Przedwczesne wasze śmiechy. Szczypiorniaka owszem lubię, ale jakaś królewska moja dyscyplina to nie jest. A już myśl, by tę akurat grę w jakimkolwiek wymiarze porównać, czy wręcz przedkładać na wielkie wiersze Krynia, a zwłaszcza nad ich narkotycznie zniewalające czytanie przez autora, nawet przez łeb mi nie przeszła. Co innego futbol. Z jego nawet nikczemną ligową postacią każda literatura przegrywa. Słowem myśli płaskiej nie miałem, ale miałem dojmujące przeczucie, że mecz wygrają nasi. Na skołatane nerwy to jest bezpieczniejsze od głębokich wzruszeń. Wiem, co mówię. Praktycznie przestałem słuchać muzyki, nawet Bacha już nie puszczam, bo rozstraja do szczętu. Wracam przeto bezpiecznie do siebie, otwieram drzwi, zapalam światło i widzę bardzo dziwną rzecz. Jeden mianowicie z pary zimowych butów, które mam na nogach, nonszalancko stoi w przedpokoju. Co więcej, obok jednego z paru zimowych butów, które mam na nogach, stoi jeden z pary lekkich półbutów, które przed wyjściem zdjąłem i które zaraz, zdjąwszy wpierw, ma się rozumieć, parę zimowych, obuję. Tak jest, nie mam zamiaru nikogo ekscytować, ale po domu chodzę w butach, nie mam żadnych pantofli, o jakichś bezprawia niewymawialnych kapciach nie wspominając. Pamiętacie schwytanie Saddama Husajna? Pamiętacie brudno-zielone paputki przy wyruku dyktatora? Kto ma takie kapcie, w jeden tylko sposób może skończyć. Kieruję stężały wzrok ku stopom. Sytuacja, jak się domyślacie, analogiczna. Jeden taki, drugi taki. Jeden zimowy, drugi letni. Jeden półbut, drugi wysoki. Jeden skóra, drugi nubuk. Jeden w stylu Adidasa, drugi kamasza. Oba na szczęście czarne. Oba na zgubę na moich nogach. Stanisław Barańczak, nigdy naprawdę. Nigdy naprawdę nie marzłem. Nigdy nie żarły mnie wszy. Nigdy nie zaznałem prawdziwego głodu, poniżenia, strachu o własne życie. Czasami się zastanawiam, czy w ogóle mam prawo pisać. Jerzy Pilch, 22 stycznia 2010. Całkiem jak w dawnych czasach po niezłej imprezie. Człowiek budzi się i odczuwa nieubłaganą potrzebę rekonstrukcji. Co się działo? Jak do tego doszło? Jak to w ogóle było możliwe? Zdjąłem jeden półbut, wzułem na jego miejsce but zimowy, zawiązałem sznurowadło i uznałem, że gotowe. Druga noga, jakkolwiek to brzmi, wyleciała mi z głowy. Drugiego półbuta już nie ruszałem. Stało się coś?
Coś mnie od przebuwania w trakcie przebuwania oderwało, rozproszyło, zdumiało, przeraziło. A może zaabsorbowało do tego stopnia, że nie tylko o butach, ale w ogóle o Bożym świecie zapomniałem. Zadzwonił telefon. Skąd? Oba wyłączone. Ktoś do drzwi kołatał. Odgłos niewidzialnego młota się rozległ. Znów ktoś do przywieszenia kalendarza się przymierzał. Tak jak stałem, wypadłem na klatkę, na której rzecz jasna nikogo nie było. Nic z tych rzeczy, ale raczej rzecz w tym, że nic. Wychodzi, że pomiędzy jednym a drugim butem runąłem w ciemność, a może nawet w nicość. Aż tak specjalne to nie jest. Z jednej strony nie znamy dnia ani godziny, w której runiemy w mrok niebyt. Z drugiej nie takie rozproszenia ludzie miewają. Konwicki na przykład nie takie w kalendarzu i klepsydrze rekordy roztargnienia odnotowywał. Tyle, że po pierwsze w ogóle nie jestem, dotąd nie byłem roztargniony. Owszem, demencja powoli zaczyna mnie pętać, ale to jest co innego. Demencja przynajmniej we wczesnej fazie wzmaga ład i porządek. Instynkt samozachowawczy nakazuje utrzymywanie świata przedmiotów w nienaruszalnym reżimie, bo jeśli coś nie jest na swym miejscu, wiesz, że nie znajdziesz tego nigdy. Po drugie, jakim cudem nie poczułem różnicy? Przecież ja w tej niedobranej, a może paradoksalnie dobranej parze trzewików, spory kawałek chorzej i ładnych kilkaset metrów marszałkowskiej w obie strony. Po śniegu i lodzie, w 10-stopniowym mrozie. Trochę mi się tylko zdało bardziej niż zwykle ślisko, ale w końcu zima. Żadnej różnicy nie zauważyłem ani w masie, ani w ciężarze, ani w izolacji termicznej. Letni but nie przemógł, zimowy nie przeważył. Jaka stąd wynika? Jak teraz mawiają mądrale, konkluzywność. Czy jest tak, że wysokie i ocieplane buty zimowe w sednie swej istoty niczym się nie różnią od najzwyczajniejszych w świecie półbutów? A przekonanie, że się różnią, jest jednym ze zniewalających zabobonów, które narzuciła cywilizacja, a specjalnie wielkie koncerny szewskie? Czy też jest tak, że ja nie tylko buty pomyliłem, ale i czucie straciłem. Nie tylko w nogach. W ogóle. Nie mam pojęcia. Świat jest pełen zagadek. Z innej jeszcze strony, cóż za fart, maluczko przecież, a ja bym znów w dwóch różnych butach na wieczór krynia polazł. Oczywiście żadna tragedia by się nie stała. Na jednym z najważniejszych wydarzeń literackich roku mieć na nogach taki konglomerat, może to nawet byłoby wizerunkowo niezłe. Ale dla mnie z różnych powodów fatalistyczne. Wstyd by mi zwyczajnie było. Może przeto, może tedy, pilchu, widząc, że weń wstąpisz, dał ci Pan znak, mieszając obuwie twoje, a potem dając ostatnią szansę, bezpiecznie cię wywiódł na widne pastwiska? Okej. Przeczucie, że wygramy ze Szwecją, się spełniło. Zobaczymy, co dalej. Stanisław Barańczak. Kolęda. Urodzony ze srebrną łyżką w ustach, pod szczęśliwą gwiazdą, rozżarzonym kamieniem obrazy, rzuconym w twoją stronę już 4 lata temu. Urodzony tak wiele razy, że mógłbyś już wreszcie zacząć się bać. Że mógłbyś wreszcie pragnąć czegoś mniej niż wszystkiego.
Tak jakbyś nie wiedział, że wszystko to tylko tyle, ile wytrwasz na niełaskawym chlebie ciała i słonym winie krwi. Tak jakbyś nie wiedział, że będziesz odtąd tylko na przemian raną i blizną. Tak wiele razy, że mógłbyś pozostać skulony w swoich mrocznych wodach, z dala od woni iskier i łun. Urodzony, czy tego chcemy, czy nie, z żelaznym nożem w zębach, w stalowym czepku uśnij, zanim dopędzi cię ten żar. To światło, które 4 lata czyhało w pędzie, aż otworzysz oczy. Śmierć jak sen, odejść pragnę, znużony tym wszystkim. Tym, jak rzadko zasługę nagradza zapłata, jak miernotę się stroi i raduje zyskiem. Jak czystą ufność krzywdzi wiarołomstwo świata. Znużony odejść pragnę, lecz chęć w sobie dławię. Jeśli umrę sam na sam, jeśli umrę sam na sam, ze światem cię zostawię. Znużony tym, jak hańba, blask, honor rychło brudem marzę, jak żądza na złą drogę dziewiczość sprowadza, jak zacność bezskutecznie odpiera po twarze, jak moc pospólną trwoni nieudolna władza, jak sztuce zatykają usta jej wrogowie, jak naukę w pacht biorą ignorantów stada, jak prostą prawdomówność głupotą się zowie, jak dobro złu na sługę najwyżej się nada. Znużony odejść pragnę, lecz chęć w sobie dławię. Jeśli umrę sam na sam, jeśli umrę sam na sam, ze światem cię zostawię.